Parawaning już nie tylko na plaży. Turysta zrobił zdjęcie, parawaning, na kampingu. Pomysłowość Polaków nie zna granic. Turysta pokazał zdjęcie. Przyczepę i przedsionek, a obok garaż, na samochód utworzony z parawanów. Takie zdjęcie zrobił Piotr na kampingu Biała Mewa w Dźwiżynie. To jest bardzo fajny, duży camping, ale minusem jest to, że nie ma dokładnie wyznaczonych parceli. Niektórzy tego nadużywają i rezerwują sobie zbyt duży teren. Robią samowolkę, mówi interim.pl turysta. Kierownik kampingu Marcin Jackowski zapewnia, że samowolki nie ma. Znamy problem odgradzania dużego terenu parawanem, ale jesteśmy też na to przygotowani, podkreśla. I tłumaczy, jak ta kwestia jest rozwiązywana. Rodzice Piotra pojechali na urlop z przyczepą, wybrali camping Biała Mewa w Dźwiżynie. Zostali wpuszczeni i 2 godziny szukali sobie miejsca. Wszędzie były parawany ogradzające teren z przyczepką, ale zdarzały się też takie, które grodziły puste pole, tak, jakby była zrobiona dla kogoś rezerwacja, relacjonuje mężczyzna. Ostatecznie miejsce znaleźli, chociaż, jak opowiada Piotr, nie obyło się bez problemów ze strony sąsiadów. Ludzie krzywo na nich patrzyli, bo rzekomo stanęli na drodze, czyli miejscu, które komuś kiedyś w przyszłości miało ułatwić wyjazd z jego parceli, dodaje mężczyzna. Campingowy parawaning Piotra przyjechał na kilka dni do rodziców. Gdy zobaczył, jak wygląda sąsiednia parcela, chwycił telefon i zrobił zdjęcie. To jest przedsionek i przyczepa moich rodziców po lewej, a dalej jest parawan. Z tego, co się dowiedziałem, to było miejsce rezerwowe, na samochód, taki garaż, dodatkowo z jednej strony domknięty liną, opowiada turysta. I ocenia, ludzie robią sobie samowolkę. Ja rozumiem, jak ktoś ma małe dziecko, psa i dogradza sobie fragment, żeby czuć się bezpieczniej. Ale kompletnie nieakceptowalne jest dla mnie ogradzanie tak dużego fragmentu na przykład na dodatkowy samochód. Byliśmy już na wielu campingach i widywaliśmy parawany w przedsionkach, ale nie miejsca parkingowe z parawanów. Zdjęcie wrzucił do sieci. Komentujący internauci są podzieleni, dla części, jest to niepojęte, inni przekonują, że jeśli ktoś zapłacił za tę przestrzeń, to można to zrozumieć. Udzielają się też osoby, które były na tym kampingu i potwierdzają, że taki widok jest tam częsty. Piotr podkreśla, że jest to bardzo fajny, duży camping, ale minusem jest to, że nie ma dokładnie wyznaczonych parceli. Niektórzy tego nadużywają i rezerwują sobie zbyt duży teren, co przeszkadza innym wczasowiczom, wskazuje. Mimo to wybiera się do Białej Mewy ze znajomymi w sierpniu. Na tym kampingu jest cisza i spokój, teren jest fajnie zalesiony, nie stoi się w pełnym słońcu. Do tego jest blisko do morza i ceny są atrakcyjne. Zobaczymy, co wtedy będzie się działo i czy spotkamy się z campingowym parawaningiem, podsumowuje. Na brak klientów nie narzekają, nasz camping jest duży, to jest 4-5 hektarów pola. Jest też bardzo popularny, na brak chętnych nie narzekamy, mówi interi.pl kierownik campingu Marcin Jackowski. I dodaje, najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo. Nie możemy upychać ludzi rękami i nogami, nie zawsze wszyscy chętni się zmieszczą. Liczba gości, których możemy przyjąć, wynika zresztą z przepisów prawa i ta sprawa jest regularnie kontrolowana. Stali klienci, znając sytuację, przyjeżdżają na camping jeszcze przed sezonem, kiedy otwierane jest pole i cały plac jest wolny. Stawiają swoją przyczepę i zostawiają ją, wówczas płacą za przyczepę kempingową niezamieszkałą, a później przyjeżdżają na weekendy. Często jest to u nas praktykowane i w pełni dozwolone, mówi Marcin Jackowski. Bardzo chcielibyśmy wszystkich przyjąć, ale jest to niemożliwe. W sezonie wysokim zdarza się więc u nas walka o miejsca i pojawia się niezadowolenie tych osób, które chcą u nas być, ale nie ma miejsc, bo są parawany. To nie jest wcale takie czarno-białe, podkreśla kierownik kampingu. Parawany nie są dla nas zaskoczeniem, one nam pomagają. Parawany nie są dla nas zaskoczeniem, przyznaje Marcin Jackowski. Parawan to nic innego jak fizyczne wydzielenie strefy parceli, one nam wręcz pomagają.
Wielkość parceli to minimum 60 metrów kwadratowych, my zazwyczaj pozwalamy na 70. Minimalna wielkość parceli również wynika z przepisów prawa, a my dajemy przyzwolenie na ustawianie parawanów, jeśli są ustawione w odpowiednim miejscu i rzeczywiście odgrodzony jest teren odpowiadający wielkości parceli, tłumaczy. I dodaje, każdy chce mieć trochę intymności, jest to zrozumiałe. Jest badna nieuczciwych klientów, wiemy jednak, jak niektórzy ludzie potrafią nadużywać naszą dobrą wolę. Znamy problem odgradzania dużego terenu parawanem, ale jesteśmy też na to przygotowani, zapewnia kierownik kampingu. Dlatego do cennika została dodana pozycja, powierzchnia parceli zajęta na ogródek. W sezonie jest to dodatkowy koszt 12 zł od metra kwadratowego. Jest to taki bat na tych klientów, którym wydaje się, że mogą zająć pół pola. Takie rażące nadużycie jest oczywiście niedozwolone, mówi Marcin Jackowski. My bierzemy sobie wtedy miarkę, sprawdzamy i wymagamy uiszczenia dodatkowej opłaty lub przesunięcia parawanu. Klienci, którzy obserwują temat z boku, mogą nie być świadomi, jak to jest załatwiane, zauważa. Zdarzają się też osoby roszczeniowe, z którymi musimy wchodzić w konflikt, ponieważ ewidentnie wykraczają poza strefę wyznaczonej parceli, nie chcą przesuwać parawanu i odmawiają recepcji i uiszczenia dodatkowej opłaty. Zazwyczaj wystarczy, że przyjdę, porozmawiam z nimi dyskretnie raz, dwa razy i jest po sprawie. My szanujemy naszych klientów i staramy się rozwiązywać wszystkie spory polubownie. Wszyscy chcemy wypoczywać w dobrej atmosferze, podsumowuje autorka Magdalena Raducha.